Dobra, mamy to. O! Z tej strony Walter White i będziemy robić kurde, jak on wygląda! Kurczę, na krzew wygląda! Talent do roboty! Dobra, dobra, już to zrobię! Pierwszy dzień w pracy jako zwykły pracownik Bladeusz. O, moje stanowisko! Jak elegancko! O, weźmy. Nyk. Zniszcz. Proszę bardzo, jedno zadanie zrobiłem. No i Fajrant, ile można ten pracować? Kawkę trzeba sobie machnąć, takie są zasady. Tak, kawkę trzeba z rana wypić. No, nie można tak pracować bez dobrej, porządnej kaweczki. O, to jest życie, moi drodzy. Ja to tam sodę wolałem dzisiaj. I co, po kawce? Ale po kawce to ta przerwa na papieroska, co nie standardowo. Albo na kubeczkę, coś w tym jest. Otrzymałeś nowy e-mail. A, to jakiś od jakiegoś randoma. Już. O, muzyczka. Trzeba się zrelaksować przy dobrej muzyce. Chcecie fajurkę zapalić? Nie, ja rzucam, ale dziękuję. Ja też, ja chyba dziękuję również. Na pewno? Jedną fajurkę nie chcecie zapalić? Relaksu tutaj w kuchni? Ewentualnie później, bo szef stresujący. Ja no. Panie Trojk, fajeczka? Chce pan zapalić może? Ja bym coś zjadł. Przerwa na fajeczkę? Jak będzie? O, tak, trzeba się odpocząć. Proszę się częstować, tutaj fajeczki zostawiłem, no. Jakaś przerwa by się przyda, co nie? Ile można ten, ile można pracować? Jako dobrzy pracownicy... Zresztą produktywność jest na dobrym poziomie. Panie Kadesiak, co się agresuje? Dzień dobry, panie Kuboks! Dzień dobry, panie Kuboks! Chce pan na fajeczkę fajeczką się poczęstować, bo przerwę sobie robimy właśnie. Nie paliłem, to będzie mój pierwszy raz. O, to idealnie! Tutaj pan ma dole fajki. Proszę się przesunąć, panie Kadesiak. Proszę się przesunąć. Gancior, gigancior. No. Przepraszam. Pali się. Proszę. Nie, to tylko papieroski. To tylko papieroski, panie Wronie. No. Jest tutaj, panowie. No, tutaj totalna chillerka. Proszę się poczęstować zresztą. Proszę się poczęstować fajeczką na spokojnie. Ta, pełna chillerka. Właśnie przerwę sobie zrobił. Dobrze, pracownicy, zrobiliśmy sobie tutaj przerwę. Tak. O tak, coś tylko pięknego. Dzień dobry, panie. Ja nie nic, przerwę na fajkę sobie zrobiliśmy, co nie? O... A nie za w robocie? Ale co to ma do rzeczy? Panie, to tylko na chwilę przerwa, taka luźna przerwa, tak? Przecież nikogo jeszcze nie zbawiła. Zebranie, trzeba pójść. Ważne info. Witam! Dzień dobry, panie szefie! Witam serdecznie na pierwszym spotkaniu naszej koksowej firmy. Będziemy robić w pieniędzy i będziecie w bogaci. Jak niczym wilki z Wall Street, a więc tak. Ale zatem nie. Ej, co jest? Panie, tu nie ustaliliśmy, że palimy w kuchni przecież. A więc tak, drodzy pracownicy, doszły mnie słuchy, że pan Blady kopci jak po... To prawda, ale to nie moja wina, że mam uzależnienie. Cała wentylacja podobno się zapchała, panie Bladeuszu. To ja chciałbym coś powiedzieć, to wiesz, to nie moja wina, że potrzebuję sobie zrobić przerwę na fejeczkę, jestem uzależniony od tytoniu, no i po prostu jest jak jest. Natomiast według firmy ustaliliśmy, że możemy palić w kuchni, takie były ustalenia, panie tutaj szefu. Panie Bladeuszu, na dole windą w pokoju socjalnym, jak najbardziej. Ale w kuchni? No proszę pana, przecież nie będę jechać za każdym razem, jak będę chciał zapalić fajkę do magazynu, to jest strasznie daleko. My tutaj wszyscy pracownicy, również ja w tym, bo też jestem po części pracownikiem, wiadomo, działamy wszyscy cegiełka po cegiełce, żeby nasza firma stała. Też mam takie potrzeby, ale są do tego specjalne miejsca wyznaczone, panie Bladeuszu, więc proszę od teraz, jeśli ktoś będzie chciał sobie zajarać, panie Kuboks, proszę zjadać windą. O, to jest bezczelność, to jest bezczelność. To jest bezczelność, szefie. Bezczelny. Dobra, na początku piczko. Jak najbardziej. O, po piczku można wrócić do pracy. Dobra, trzeba trochę popracować. To tam, musimy to, co pierwsze. O, tu zostawimy. Będzie łatwiej. No.
A, zostawmy trochę. No, to ciężka praca, blady usza. Zobaczmy, Ejzo, Lawek, Lawek był git, Ejzo też jest git. Zobaczmy, teraz trzeba... Oho, no nieźle, North. Lawek był git, z tego co pamiętam. Zanieś dokumenty, Lawek. Lawek jest giga chatter. Dzięki, taka ten stylowa, nie? Kamster się opierdziela, już widzę. No może tutaj... Jumbo Josha? Co mam? Jumbo Josha. No oczywiście, że mam, ale tutaj poczekaj. O to mi chodzi. Dobra, weź sobie, ale jak coś to nie ja ci nie dawałem, bo szef ostatnio się bardzo rozjuszył. No, chyba że pójdziemy do kibla standardowo. Tam nikt nie pilnuje. No, bo zawsze tak to daleko do magazynu trochę, co nie, głupio. No, dzień dobry, panie Diables, proszę pracować tutaj. No ja pracuję, a pan co robi? No też pracuję oczywiście. Gdzie pan staje się pierdala? Nie. Dobra, zobaczmy. Wydrukuj sobie skonfirment. Czekaj, bo to masz... Długie zadanie, niedobrze. Dobra, o bogowie, ile roboty. Wszystko okej? Okay? Panie Diable, co pan tu robi? Znowu trzeba maila wysłać, ja pierdykam. Jak się maile pisze, tak? Dobra, wystarczy tej pracy. Czas na przerwę. Dobra, szybko, fajura, w kiblu idziemy na spotkanie. Boże, dobra, buszek wzięty, idziemy na spotkanie. O bogowie. Ach. Ja proszę zająć swoje miejsce, zapraszam. Dobrze, dobrze. Dobrze. A więc tak, drodzy pracownicy, znalazłem, dostałem raporty naszych tutaj, prawda, wszystkich analityk i wszystkich, kurwa, tabelek, jakie tylko mogłem znaleźć. I widzę tutaj, że tak, sprzedaż koksu spadła o 10%, metan wytyczy na 20%, a już Amorek, łanie to nie wspomnę. Szefie, nie ma ludzi na spotkaniu. Panie Diablesie, na jakim dziale pan pracuje? Sprzedaży. W jakim dziale? Sprzedaży. No ale w jakim dziale, debilu? No jest sprzedaży, nie mamy działu sprzedaży. No, sprzedawcy dział, które przeczytałem. Fion mi proponował coś w kiblu. No, chyba, on chyba na koksie siedział. Chyba dlatego takie straty, bo on sprzedaje dla siebie. No, dobrze, dobrze. Jak tam wyglądają te słupki w naszym dziale? Bo widzę, że to 10%, panie Diablesie, to jest bardzo dużo. Chce pan spróbować? Nie, na razie nie, panie Diablesie. Teraz no Mario! Oj, serwer się... O, serwery chyba trzeba naprawić. To ja pójdę naprawić. Prok, spokój, proszę spokój. Proszę. Ale się rzucili, żeby te serwery naprawić. Nie, wystarczy, żeby naprawiała te. Proszę spokój. Nie fejkowałem, co nie. Panie North, na jakim dziale pan pracuje? Angela mnie bije. Na dziale porządkowym. Papierki segreguję. Panie North, z dziale porządkowego, proszę mi powiedzieć, dlaczego został pan przyłapany na rzeczach niestosownych i rzeczach, jaka które rzecz? Utrudniają pracę w naszej firmie. Jaka to była rzecz? Słyszałem, że się pan op***a, jak i również za myszki w naszej firmie. To są kłamstwa. To są no jakąś żelatyną. Po drugie, wypałem tyle maili. No też miałem maile czy też miałem galaretkę. Miałem tyle szefie maili sam dzisiaj wysłanej, że to ch**z normalnie. Więc jak się pan z tego chce wykaraskać teraz? Ale z czego? Przecież żadnej galaretki, przecież sam miałem galaretkę. Powiem tak, panie North, my musimy zacząć działać. Nasza firma musi zacząć szefie, działać, bo... wszystkie zadania zrobiłem czterokrotnie już. Ale te papierek leży na ziemi. Panie North, ja nie mogę... Szefie, trojca w to i coś, spokój, nic nie słychać. Aha. No wy na co się go pieczę? Bardzo dobrze! Dobrze! Zapraszam. Dobra, teraz idziemy. North coś knuje, muszę go śledzić. Wiem, że powinienem robić zadania, ale szczerze mówiąc, mam ważniejsze rzeczy do roboty. Co ta Angela knuje? Widzicie to? Angela, co ty robiłaś tam? I co? No próbuję tę myszkę podnieść, może ty możesz. Angela, nie da się tej myszki podnieść. Musi pan iść do magazynu po nową. Chodź, Angela, też idę. A nie, to później. A Blady, słyszałem, że na papieroska robisz. Ooo, na papieroska zawsze.
Ach, dobrze, że przytrzymaliście mi windę. Dobrze, dobrze. A tu? No. O, git, git. Ta, przerwa na papieroska zawsze. No, nie, no ja to co wiem. Trzeba sobie zrobić przerwę tej ciężkiej pracy. Sam szef powiedział, że trzeba iść tutaj. Dobra, chodźcie. Chodźcie tutaj, tu jestem fajnie. O, kiedyś tutaj razem z moją załogą organizowaliśmy rozgrywki Dungeons and Dragons. No, nie wiem, czy wiecie. Podczas pracy spotykaliśmy... A szef się skapnął? Nie, no nie zorientował się. Szef nigdy nie był zbyt inteligentny. Normalnie tu przychodziliśmy, niby fajka i tu wiecie, Dungeons and Dragons, graliśmy sobie chillera. Była naprawdę, była mega dobra zabawa. No, pamiętam to do dzisiaj. No, jak walczyliśmy ze smokiem i z armią troli, tak, to coś pięknego. Pokonaliście tę armię? Tak, tak, oczywiście, że tak. Aha, ach, dobrze. Historia, nie? Ale w ogóle zobaczcie, pracujemy ciężko, na przerwie produktywność rośnie, to jest życie, co nie? Nic kompletnie trzeba robić. Produktywność rośnie. Kiedyś wam opowiem w ogóle, kiedyś jak jeszcze inny szef był, opowiem wam historię, że nawet zamknęliśmy tu szefa i spuściliśmy mu... Taka luźna historia. Poważnie? No, masz to powtórzyć. Tak, to było. To kiedy szef pracował. No, już sam szef się sam zwolnił po tej sytuacji, gdy za dużą presję na niego wywołaliśmy. Tak było. No nie dziwię się. I nowy szef was nie ustawił? Nowy szef? Nie, no nigdy. Nowy szef nigdy nas nie ustawi, co nie? Zajaraj się, broni, zajaraj. Ej, może nie idźmy na spotkanie. Nie ma się sensu spieszyć chyba, co nie? Musimy właściwie iść na spotkanie? Możemy. A jakbyśmy tu zostali w sumie? No w sumie. Ejzo, gdzie ty idziesz? Ejzo, gdzie ty idziesz? Spieszy się gdzieś tam? Mamy teraz przerwy. Powiemy, że winda się zacięła. No właśnie. Powiemy, że winda się zacięła. No nie ma pracy, przecież to jest proste. No ciągle co się działa w tej firmie. Poza tym wiecie. Ej, no ale nie, no spokojnie. Winda się zacięła i tyle. No to nie jest nasza wina. O, to. No winda nie działała, panie szefie. I taka będzie oficjalna wersja. Mi się wydaje, że nie ma co. Wiadomo. Tak, utknęliśmy. Ej, można w sumie zobaczyć to w ogóle. Pomocy, ja. Weźmy jakąś siekierę. Tam, weźmy coś. Co tu jest? Pudełko, ma z rozjebała. Tak, można coś przynieść, papier toaletowy. A może rozrzucimy papier toaletowy po całym biurze w ramach śmiesznego żartu. Ale to byłoby dobre. Ale to by jajca. I wezmę w razie czego papier toaletowy na górę. Żeby nie było tak, że z pustymi rękami. Tak, co nie. I rozrzucimy to po całym biurku, wiesz, z rodziną na wakacje wyjechać. To dobra, myślę, że pomału możemy wracać. Może chyba wrócić. Kliknął ktoś? Ja kliknąłem, powinien zaraz zjechać. Już jedzie zresztą. O, na minusowe piętro. Się naprawiła ta winda. Od razu do biura wejść. Ale to nasypione. Ta. Od razu na spotkanie. Dobra, jedziemy. No. Ej, czy my na pewno wszyscy jedziemy? Nie zostawiliśmy nikogo? No, jak ktoś zostawiliśmy, to trudno. To co, idziemy od razu na spotkanie chyba, tak? No chyba trzeba tak, ze Już jesteśmy. Kubeczki. Ja wiem. Przynieśliśmy rzeczy. Przynieśliśmy rzeczy. Proszę się, proszę. Jakie rzeczy oni przynieśli? Nie zmieniaj tematu! Wylotce, więc proszę szefie, teraz zgubić na mnie może, szefie, ja bym chciał tylko powiedzieć tak, na swoją obronę. Doniosłem na to, że troj przeszkadzał w zebraniu ostatnio, a był zły. Jak był opie... Dobrze, zaprosić panie, ja bym wytłumaczył. Na swoją obronę. Bro, jednej, panie Zwierzak, proszę wyznaczyć kogoś do naprawienia serwerów, bo nie może być taki zamęt. Naprawiony. Panie, ej, mi pan będzie naprawiał serwer. O, szuka, tak, gdzie panie problemu, Zniks, panie Ebron, proszę mi powiedzieć, jeden na drugiego, albo obu. Słucham. Który? Ja mogę powiedzieć tyle, niech Zniks powie, proszę. Wolny kurde. Ja mam powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, oczywiście, w tym momencie mówię tak. Ebron na poprzednim spotkaniu, jak siedzieliśmy tam w rogu, mówi do mnie tak. Mam dla ciebie taskę. No i po spotkaniu i on mi mówi tak. Słuchaj, bo widziałem, jak Mochi robi ścieżka z papieru toaletowego. No i zrobiliśmy właśnie takiego. Czyli to Ebron. Łysego za nie, w ogóle nie. Szefie, przypomnę, Ja wiem, tak panie Ebron, bo to mogła być przykrywka. Proszę mi powiedzieć, który z panów wykonał ten czyn. Reszta może wrócić do pracy. Dobra. Ej, dobra, mam lepszy pomysł. Dawaj, skieruj ścieżkę do jakiegoś biurka i powiemy, że to od niego. Dobra. O kurwa,
Papier. Dziwne. Nie śmiejcie tu pojeby. Dawaj do jakiegoś biurka, konkretnego. Do Zniksa może. Albo do Diablesa będą, albo do Zniksa dawaj. Dobra, będzie, dobra, muszę to powiedzieć teraz szefowi. Trzeba powiedzieć, że do zbiórka z Nixa jest ten, ciągnie się papier toaletowy. Gdzie pana? Panie szefie, mam ważną wiadomość, panie szefie, proszę zobaczyć, co tu się stało. Ktoś z jakiegoś zbiórka, proszę zobaczyć, tutaj ktoś zrobił szlak. I ten szlak, tak, i generalnie, proszę zobaczyć, to prowadzi do biurka Diablesa, co on odwalił najlepszego. Mi się wydaje, że Diablez zakosił sobie papier z filmu i wszystko wskazuje na to, zobacz, ślady wszystkie prowadzą tutaj do biura Diablesa, to nie może już przypadek, widzisz to pan? Panie Blady, tutaj kogoś ewidentnie posrało. Tak, no ewidentnie. Gdzie jest pan, panie Diablesie? Proszę mi to wytłumaczyć, tą ścieżkę. Ja mam wirusa. Już. Panie Diablesie, czemu ścieżka ta prowadzi do pana biura? Co pan najlepszego zrobił? Ale właśnie niszczy. No, czemu pan niszczy teraz dowody swojej zbrodni? To musi być Norf. No pomogę ci wybrać. Nera w firmie. Właśnie, ale wiesz, on mi zaproponował dużą premię. No ale to da. Ile my tu razem w firmie już pracujemy? Gdzie są w ogóle te? No właśnie. Gdzie są w ogóle magazyny z papierem toaletowym? Papier? O. Dziękuję. A ty ładne ubranko masz. Taka opalona, jakaś Turcja, coś tam. Angelka, widziałaś. A to tobie aż tyle płacą, Angela, w tej robocie? Nie, już patrzę. Bo przed tkaniem chyba poprzednim ci jeszcze wcześniej. No. No to AB niech leci odpalić. No tak, bo AB jestem. No AB jest. Panie szefie, proszę to zobaczyć, no przecież to dramat jest. Proszę zobaczyć, co się dzieje przy biurku. Nie, biurku. Ale ja uzależniony jestem. Szefie, ja jestem uzależniony. Ja mam papiery, 20 lat jestem uzależniony. Ja przepraszam, szefie. Czas na są. Nieprawda. A co się stało? O czym mówimy? No bo ja panie się dowiemy. Uzależniony jestem. 20 stron dokumentów na to. A to prawda, faktycznie, ale ja to też jestem, a do magazynu musiałem zjeżdżać. Dokładnie. Drodzy pracownicy, to na początku, na pierwszym spotkaniu ustaliliśmy. Proszę panie... Z administracji. Nie, chodzi mi o miejsce palenia. A, że palimy w biurze, a Kamstar pali przy moim biurku! Nie, ale szefie, winda się popsuła, zjechać nie mogłem. Pana w tym momencie za niedostosowanie się do warunków, które dla was... Szefie, ostatnia szansa, proszę. To chyba nie będzie ostatniej szansy. Chyba nie będzie ostatniej szansy. Szefie, winda się popsuła. I po co? Ja nie rozumiem tego i po co? Panie szefie, proszę za mną, mam bardzo ważną informację. Bardzo ważną. No, proszę zobaczyć, to nie jest niedopuszczalne. Proszę zobaczyć, jak wygląda biurko Diablesa. No przecież to jest totalny syf, no. Ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Pan chce po prostu, podoba się panu to miejsce i chce pan bardzo sabotować te rzeczy. No nie, ale czy to jest normalne, że tutaj pan Diables tutaj tak taki nieporządek prowadzi. Kolejne, że tak powiem, spotkanie i kolejny raz papier toaletowy przy pana. Panie szefie, właśnie nas denerwuje. To sabotaż. Zapraszam do biura. Masakra. Co się dzieje? Czemu pan zwołał spotkanie z szefem? Co to za dogadywanie się? No nie, źle. No co jest? Znowu kurwa coś. Znowu ważne spotkanie, dobra, czekaj, o co chodzi? Co się stało? Zaraz się dowiemy, o co chodzi. Niedobrze jest, nie źle się dzieje. Panie Erwon! Tak, słucham, szefie. Oczywiście. Stolica Jugosławii. Naprawione. Belgrad. Co mnie podsiadasz? O nie, geograficzny test! Tylko nie to! Jestem beznadziejny w geografii! Ty, geograficzny test! Chciałbym zaraz się zapytać, panie Troje, proszę do mnie. Żartowałem, że to
Oczywiście o tym wiedziałem. No więc tak, proszę mi powiedzieć, bo nasza firma znajduje się w krytycznej sytuacji. Czy ktoś coś widział? Po prostu, czy ktoś coś widział? My z Mochi mamy podejrzenie. Ja coś czuję, że jeszcze trzy osoby w naszej firmie się opi... Ja chcę coś powiedzieć! To tak, generalnie chciałbym powiedzieć, że oprócz tego, że diabel strasznie zna śmieci z papierem, to latałem wokół swojego biurka, to uważam, że Lawek jest bardzo dobrym pracownikiem i świetnie spełnia się rolę pracując. No, dziękuję bardzo, panie doktorze. Chciałbym podejrzenie rzucić trochę na Słucham, proszę pani. Tutaj pracownik, ja przełapałem pracownika trolika, ciągle wali konia w tym pomieszczeniu, gdzie są jedzenia i automaty. A nie daj Boże jeszcze podczas kursu. A nie ma wtorku dzisiaj nawet. Między biurami kursowałem i normalnie zobaczyłem, potrzeby że w moim biurku coś grzeba przykroczyć. Jak mnie zobaczył, to uciekł z powrotem do swojego pomieszczenia. Szefie, my podejrzewamy X. Przepraszam, panie Andrzej. Panie Nord, czy widział pan może, kto rozprowadza papier toaletowy po firmie? Mam wrażenie, że widziałem przy tym Kamstara, ale i kogoś jeszcze, nie wiem, kto jest tym drugim. Nie, no jak to rozprowadza papier toaletowy? Przecież to przy Diablesie był papier toaletowy, to nie może być przypadek. Proszę teraz, jak zebrali się z trolika, bo aby posprzątali ten papier z ziemi. To Diables powinien posprzątać, to jego papier toaletowy. Panie Teori, trolik, jak tam wyglądają podejrzenia na pana? Co pan o tym sądzi? Przecież mnie nawet nie widziałeś. Ponieważ szefie? Ja nie byłem ani razu przy jego komputerze. Chwila, poczekajcie. Jest tutaj wysyta teoria, plus Angela oraz Mochi również mają takie podejrzenia. Szefie, ja podnoszę rękę. Nie zachlany, panie trolik, dlaczego jest pan zachlany? No ale mimo zachlania stawiłem się w pracy, tak? To się powinno liczyć. No to się liczy. No właśnie, w rano trzeba wstawać. Szefie, ciężko, żeby X-Norf nominował kogoś, kto wy... papier, szefie. Skoro on sam wyje ten papier. Pozdrawiam, to tyle nie chciałem powiedzieć. Tak, nie będzie mi się... Cztery podejrzenia na to Norfa. Kamila Erwona są święte! To ty p***ujesz babka z TikToka! Oj, szefie, warto zaznaczyć. Idiota, po co rozprowadzamy? Warto zaznaczyć jedną rzecz. Szef to oho! Ej, słyszał pan to? Słyszał pan to? Ja bym nie, tego nie odpuścił już. To już jest przegięcie. No. To już jest przegięcie, panie diable. Szefie, szybko spotkanie! Szybko spotkanie, panie szefie! Szybko spotkanie, nie nadążymy! Dobra, szybko zorganizować muszę szafkę. No nie dało się. Trolikiew. No i zaczęło się. To kolejny dzień. Zwykły dzień w nowej firmie. Dzień dobry. Kto jest szefem? O, Diables, no to mam przestrany. Diables najsurowszym szefem. Dobra, róbmy pracę naszą. Pracę? Jak najbardziej. Szanujmy się, że nie będziemy ten... Nie będziemy tu żadnej pracy robić. Tutaj ma stanowisko kto? A, to Kubok stanowisko ma. Panie Bladin, co pan robi? Przygotowuję papier do wymiany drukarki. A, rozumiem. Tak? Chodź. Dobra, o, z tobą to lubię zawsze porozmawiać. Dzień dobry, witam. Widziałeś? O, kurwa. Ale ładnie. No. Zjeżdża, gdzie czemu jesteś? Czemu ty trzymasz torka za głowę? Nie mam pojęcia, który to jest torek? Ten tutaj? Torek to ten żółty. No, ej, zobaczcie, to jestem ja, ale akcja. Ja zapraszam serwerownię. Gdzie ty jesteś, zjeżdża, bo jestem ślepy? No łysy. Ty jesteś łysy? A, łysy jesteś faktycznie. Chyba z Diablesa poprawię Karolinę, nie? No, dobra, a dalej kto jest? Zacha tu jest w okularach? Zacha, który to jest Zacha? Tu po lewej, jest. W czerwonym krawacie. Czerwonym, dobra. A koteł? To kto to jest koteł? Koteł, to jest pies, to jest Shiba, to jest...
No nieźle, a tu... Chyba tylko ta, a to jest moja. Chyba Dominik, co nie najbardziej po lewej, to jest chyba Dominik, ten najbardziej po lewej. Po lewej to jest, a więc tak, masz prostrację i tego, i chłopaka. Ja ci kręcę. I to mówisz, to nie jest polski, i to nie jest polski deweloper, tak? To nie jest polski, no to Diables ogarną. Ej, zrobił tak, wysłał zdjęcie, dobra, masz tutaj, masz być zdjęcie i... No, i głównie nas to... Ej, mega dobrze, no. Jeszcze są jakieś obrazki? O kurde, nowy pokoik! Racu! Ja cię kręcę! Można jej głaskać? Nie można. Nie można, ale... Ej, nowe pomieszczenie, w ogóle tego pomieszczenia tu nie było! Ja cię kręcę! Ale akcja! I tu jest skrót do serwerowni, fajnie! No, teraz nie trzeba iść tak naokoło, Ale akcja, patrz, to normalnie sobie koty dodał. No nic, właśnie rozmawiamy, że patrz, to są koty Diablesa. O kurde, Bela, ale przyprowadził sobie do pracy. No, do pracy sobie wziął. Widziałeś zdjęcie moje? Chodź, pokażę ci. Widziałem. No, widzisz? A twoje zdjęcie, a to nie widziałem. No jestem tam, chodź, zobaczysz. Patrz, tutaj na górze, na samej górze jestem, widzisz? Patrz, jaka ten... No, tak widzisz, jakie Diables ma kontakty tutaj, co nie, no, jak powiedział do developera. Fajnie, że te update'y robisz, ale jak nie będzie kotów w mojej grze, to nie będziemy już promować tej gry. Diables króciutko nam powiedział, że albo koty będą u mnie, albo koniec współpracy. A co, Epic ci tak postawił. Nie, ale... No, musisz go zagonić do roboty. A ten to się ustawił, widzowie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie, witam. Dobry, prezesa, witam. Prezesa, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Nie mogę usiąść. Nie ma miejsca dla ciebie. No nie, nie mogę usiąść. Słuchajcie, proszę ciszę. Dziękuję. Jak widzicie... Nigdy nie grała. Na razie nie masz takich, wiecie, tak. Spadków ani wzrostów, jest okej. Okay. Dlatego, z racji, że rozejrzałeś się po biurze, chciałem rozporządzić pierwszą zmianę. Zapraszam za mną. Oho. Z racji. W końcu się wda odpocząć. Czy wszyscy mnie słyszą? Aha. Proszę się, cisza. Z racji, proszę cisza. A widzisz z racji, mnie? Że są tylko dwie panienki, a reszta to mężczyźni. Od tej pory damska jest męska, bo jest większa, a męska jest damska. No i to mi się podoba. No i mega. Szef górą! Party! Wspólne stranie! O, nie mogę wytrzymać, przepraszam! Lokomotywa! Poczekajcie, bo leci druga! Leci dokładka! Zapraszam na korytarz! Nie mogę, sram! Pagazniku, bladniału! Nie ma, wyraźnie to odruchowo mi się tak... Oho, skraszowało mi. A wyrzuciło tylko mnie, czy kogoś jeszcze wyrzuciło? No, tylko ciebie. Wszyscy wyszliśmy. No, ale wszyscy tak dla ciebie. O kurde, dziękuję za to poświęcenie. Kurde.